Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Młodzi na parkiet i do walki z seniorami, tak w uproszczeniu można przedstawić działania gimbasketu. W większości przypadków dla zawodników Roberta Kościuka te konfrontacje kończą się porażkami. Młodzi jednak grają i to najważniejsza zaleta projektu byłego rozgrywającego kadry i Śląska Wrocław. Ja chciałbym dalej kontynuować ten swój pomysł, czyli ogrywanie swoich młodych zawodników w rozgrywkach seniorskich. Natomiast mam nadzieję, że będzie podobna formuła jak w latach ubiegłych, czyli możliwość wykupienia ewentualnie dzikiej karty. Natomiast czy tak będzie, to zobaczymy w najbliższym czasie. Z tego co wiem, to ogólnie Polski Związek jest bardzo zadowolony, że tego typu kluby, zespoły biorą uczestnictwo w rozgrywkach drugiej ligi. Ja myślę, że dzięki tym rozgrywkom moi młodzi zawodnicy mają okazję już nabierać doświadczenia i ogrywać się w tym seniorskim baskecie. A to, że idzie to w dobrym kierunku, niech świadczy fakt, że udało nam się wychować kolejnego reprezentanta Polski, dlatego że mamy w swoich szeregach reprezentanta Polski do lat 16. Wielu krytykuje ten pomysł, bo ich zdaniem zawodnicy nie uczą się wygrywania. Co na to pomysłodawca projektu? Trzeba wiedzieć, ile przegrać, żeby później wygrać. I ja uważam, że ludzie, którzy nie są w stanie, którzy są słabi psychicznie, którzy podłamują się tymi porażkami, nie będą mieli okazji, nie będą mieli szans na to, żeby zawojować cokolwiek w profesjonalnym sporcie. Także myślę, że ci, którzy... Tym bardziej, że ja przed nimi nic nie ukrywałem, mało tego, mówiłem, jakie są cele, mówiłem, jakie są nasze zadania i czemu to służy. Także myślę, że wszyscy, którzy biorą udział w tym całym projekcie, oni doskonale wiedzą, na czym stoją. A to, co uda nam się wygrać, to będzie tylko nasze. Ja wierzę w to, że zespół się nie zmieni w przyszłym sezonie. Wierzę w to, że większość tych chłopaków zostanie i zresztą już praktycznie mamy cel na przyszły rok, bo chcemy zakwalifikować się i zajść jak najdalej w rozgrywkach juniorskich. Po ubiegłym sezonie nie udało się utrzymać składu. To był spory problem. Liderzy odeszli. Trzeba było szukać nowych. Zespół zmienił się w porównaniu z zeszłym sezonem. Przede wszystkim czterech graczy z pierwszej piątki odeszło. Zastąpili ich młodzi gracze, którzy muszą w tej chwili, musieli wziąć ciężar gry na siebie, na swoje barki. I co byśmy nie powiedzieli, to oni w wielu przypadkach pokazali, że warto na nich stawiać, warto w nich inwestować. Natomiast jeśli uda nam się utrzymać ten zespół, to może to zaprocentować właśnie w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące gimbasketu Wrocław można znaleźć na stronie internetowej klubu. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl